Moi drodzy, pod ostatnim materiałem z Road to Glory obiecałem wam, że tych odcinków będzie o wiele więcej i tego oczywiście trzymam się rękami i nogami, dlatego dzisiejszy odcinek jest przełomowy, bo oglądając poprzedni materiał sam czułem się znudzony, więc stwierdziłem, no kurde, komu będzie chciało się oglądać moje potyczki z komputerem w Squad Battles? No najprawdopodobniej nikomu, co też było widać po zasięgu poprzedniego filmu, więc dzisiejszy odcinek jest przełomowy, moi drodzy, postawiłem wszystko na jedną kartę. Miałem 2500 na koncie, do tego za Silver 3 w Squad Battles udało mi się dostać dwie takie nawet ciekawe karty, bo wypadł mi Oliver Giroud oraz wypadł mi Pedro, więc te karty i tak pójdą w FSB. Ale tymi pieniędzmi, które miałem na koncie, obracałem, tradowałem z srebrnymi kartami, brązowymi, jakimiś non-rarami i udało mi się w jakieś 3-4 godziny w nocy wytradować jakieś 23 tysiące końców, co też postawiłem nie na to, żeby zbudować pierwszy skład, tylko na to, żeby wykonać SBC, hybrydy narodowe. Więc jeśli chodzi o pierwsze wyzwanie, czyli finałowa czwórka, tutaj jest sporo kart, które już po prostu miałem w klubie i wygląda to następująco, to jest wykonane, więc od razu możemy ten skład wymienić na paczkę piłkarzy Electrum. Nie potrzebuję tego zawodnika, więc wszystko niech idzie od razu. Dostajemy paczkę piłkarzy Electrum. Później zostaje nam jedno SBC do wykonania, ponieważ nie wszystko niestety udało mi się zrobić za te 23 tysiące, ale tutaj najważniejsza jest ta paczka za 50 tysięcy, więc od razu mówię, moi drodzy, trzymajcie kciuki mocno, ponieważ tutaj będzie potrzebne na ten moment bardzo duże szczęście, bo jak tutaj nic nie wypadnie, no to jesteśmy troszkę w głębokim tyłku, ponieważ ja postawiłem wszystko, co miałem. Najprawdopodobniej za te 25 tysięcy końców, które miałbym finalnie z Pedro, Giroud i to, co miałem na koncie, byłoby mniej więcej stać mnie na to, żeby zrobić jakiś tam starter skład. Ale te hybrydy narodowe wyglądają tak fajnie, że postanowiłem wszystko właśnie zainwestować w to SBC na początku, moi drodzy, przed nami paczki, więc teraz potrzebne mi jest duże szczęście w tych paczkach. Jest tu paczka za 50 tysięcy, więc to jest naprawdę bardzo poważna paczka do otwarcia. Zobaczmy na początek, tutaj jest karta Rare, więc to już jest bardzo fajny motyw, bo te karty oczywiście coś tam zawsze będą warte. Zobaczmy, co będzie w środku i mamy tu środkowy obrońca Hiszpania, Mario Hermoso. Okej, okay, bardzo fajne statystyki, 79 tempa, wszystko praktycznie takie ważne dla środkowego obrońcy jest prawie 80, czyli te 79 mniej więcej, więc to jest bardzo dobry traf. Mi się wydaje, że nawet może być jakieś fajne pieniądze warty, za chwilę zobaczymy, to są karty, które jeszcze tam z tego powypadały. Zaraz oczywiście to wszystko będziemy układać w SBC, bo potrzebujemy jeszcze jednego składu. Druga paczka przed nami, czyli paczka piłkarzy Electrum, jedna karta rzadka, no i tutaj już niestety nie będzie karty świecącej złotej, jest tu Darida 76 overall z Herty. No nie jest jakoś szałowo, ale oczywiście to są karty, które za chwilę posprzedajemy albo wymienimy w tym ostatnim SBC. Także moi drodzy, przed nami ta najważniejsza paczka, bo tutaj jeśli wypadnie jakaś dobra karta o wartości powiedzmy 50 tysięcy, to co zainwestowałem, przypominam, zainwestowałem około 25-27 tysięcy końców w te wszystkie SBC i jeszcze jednego nie wykonałem. Jeśli z tego coś wypadnie fajnego, no to wtedy będziemy naprawdę mieli fajny profit i skład do zbudowania. Zobaczmy, czy tutaj będzie kameralcia wolno. Okej, okay, teraz walkout proszę. Nie, tu nie ma walkoutu, ale tu są ekrany. Jest to Brazylia, napastnik. Okej, okay, to jest karta Wants to Watch. Jellington 78 overall. Halo, panie i panowie. I to jest karta, która będzie na pewno kosztowała fajne pieniądze. To walkout nie jest, ale to jest karta Wants to Watch, więc ten zawodnik na pewno będzie coś warty i to jest bardzo dobry traf, czyli wydaje mi się, że teoretycznie udało mi się spłacić, ale to jeszcze nie koniec. Okej, okay, jest Tadić, jest Sigurdsson, Viviano, Savic, Kalu, jest kilka bardzo fajnych kart, które na pewno za chwilę sprzedamy i będziemy budować z tego pierwszą naszą jedenastkę w Road to Glory. No, kosztuje około 11 tysięcy mniej więcej, więc niby jest fajnie, ale jednak tak niezbyt dobrze. Ale patrząc na to, jakie karty dostaliśmy w tych paczkach, to wydaje mi się, że nawet jeśli w tej paczce nie było nic takiego naprawdę dobrego, to po sprzedaniu tego wszystkiego będziemy mieli na pewno więcej niż te 25 tysięcy, więc jest na pewno profit. Wstępnie, moi drodzy, po sprzedaży wszystkich zawodników prawie, bo tam niektóre jeszcze się po prostu licytują, to znaczy tak, sprzedaję jeszcze 18 kart, sprzedałem 24 na ten moment, więc 19 700 końców obecnie jest na moim koncie. No wydaje mi się, że gdzieś w okolicach 30 tysięcy na pewno się zakręcimy i teraz pozostało mi po prostu zbudować z tego 11. Już mam mniej więcej w głowie taki wstępny zarys tego, co chciałem osiągnąć za te pieniądze z tego składu, no i patrz się po prostu, bo będzie to chyba nawet fajnie rozmyślony skład.
Słuchajcie, moi drodzy, jako że mój budżet jest troszkę ograniczony, a pomysł na skład mam taki, że chyba się idealnie w ryzach po prostu zmieszczę, no to muszę się licytować o każdego końca, więc po prostu pokażę Wam ten skład, jak już będzie prawie gotowy, bo chyba będzie brakowało mi tych kilku końców, które muszą wypaść mi właśnie z tych kart, które dalej się sprzedają. Także, moi drodzy, dodam tylko fakt, że wydałem praktycznie wszystkie pieniądze, które udało mi się uzbierać właśnie ze sprzedaży tych zawodników. No nie zarobiłem na tym zbyt dużo, ale ta paczka za 50 tysięcy była warta grzechu. I zacznijmy od pozycji bramkarza, bo tutaj jest Sergio Asenjo, bardzo dobre statystyki, kosztuje 1400 końców, więc grzechem było nie skorzystać z tego pana. Teraz akurat bramkarze bronią wszyscy dobrze, a patrzyłem na jego opinię na Footbinie. Opisują go ludzie jako naprawdę solidnego bramkarza za te pieniążki, więc fajnie byłoby w niego zainwestować i zobaczyć, jak ten pan fizycznie spisuje się właśnie w linii bramkowej. Przechodzimy na prawą obronę i tutaj Sergi Roberto, troszkę wolny jak na bok obrony, ale te podania i ogólne statystyki wydaje mi się, że zrobią naprawdę bardzo fajną robotę. Był jednym chyba z droższych zawodników w tym składzie, bo kosztował 3-400 końców, ale naprawdę warto było w niego zainwestować i zobaczymy. Mam nadzieję, że niejedną asystę w naszym po prostu klubie zaliczy. Prawy środkowy obrońca, tego pana wcześniej trafiłem w paczce, ale jak widzicie, kupiłem go za 1200 końców. I prawda jest taka, że tamtego sprzedałem za 1400, a tego kupiłem za 1200, więc na tym zawodniku zarobiliśmy jeszcze 200 końców. Mam nadzieję, że będzie spisywał się dobrze. Troszkę boję się tej aktualizacji, która wyszła, bo teraz wydaje mi się, że główki mogą być troszkę naprawione, a ten pan wraz z tym panem wydaje mi się, że mogą po prostu nie sprostać główką przeciwko na przykład Cavaniemu czy innym zawodnikom, którzy mają dobrze ocenioną skoczność oraz główki. Mam nadzieję, że tego nie naprawili i że po prostu główki dalej będą bezproduktywne i bezużyteczne. I ostatni zawodnik z La Ligi, moi drodzy, to jest Junior Firpo. Bardzo dobra karta, najdroższy zawodnik w tym składzie, 4300 końców kosztował i wydaje mi się, że naprawdę może zrobić fajną robotę, jest wybiegany i tak dalej, więc mam nadzieję, że ten pan w naszym składzie spisze się dobrze. Przechodzimy do pomocy, a tutaj łącznik La Ligi właśnie z ligą, która będzie wyżej. Jest tu Ander Herrera, 1800 końców. Ja lubię zawodników, którzy dużo biegają i Ander Herrera do takich zawodników należy. Wiecie, jak spisywał się w 19 pewnie w starterach w większości i po prostu był, bo to jest naprawdę solidny gracz za tak marne pieniądze. Przechodzimy dalej. Idrissa Gueye, 4000 końców. Drugi, zaraz po Firpo, najdroższy zawodnik w moim składzie. U mnie będzie grał na pozycji SPD, bo grałem PSG i on jako taki zawodnik przejmujący piłkę grał naprawdę bardzo dobrze i mam nadzieję, że w Ultimate to będzie wyglądało przynajmniej podobnie. Trzeci zawodnik, moi drodzy, który tak samo jak poprzednicy jest bardzo wybiegany i kosztuje tylko 950 końców. Jego toc był genialny, a on bardzo dużo biega tam i z powrotem, więc stwierdziłem, że na tego pana warto postawić. Jest to Thiago Mendes. Kolejny praktyczny zawodnik za darmo, Aouar, 800 końców. Dobre statystyki, on będzie grał jako taki kreatywny SPO i mam nadzieję, że będzie spisywał się dobrze. I tutaj, moi drodzy, też nie zabrakło miejsca na ikonę w tym składzie. Za 25 tysięcy końców udało nam się kupić Jonathana Ikone. To jest na razie zawodnik SPO, grający jako prawa napastnik, więc będzie bez zgrania, ale na razie nie mam pieniędzy na to, żeby kupić mu zmianę pozycji, chociaż na to SN, żeby miało tam jakiekolwiek zgranie, ale najprawdopodobniej po kilku spotkaniach ten pan już wtedy będzie grał w naszym składzie jako napastnik i jego kolegą w duecie będzie tutaj Moussa Dembélé. 2600 końców, bardzo fajna karta i tak finalnie wygląda ten skład. Dajcie mi chwilę, przetestujemy go i zobaczymy, jak spisze się ta jedenastka właśnie w meczach eliminacyjnych do tego, żeby określić moją ligę, moją rangę właśnie w Division Rivals. Dobra, moi drodzy, zagrajmy na ten moment pierwszy mecz eliminacyjny i taki skład spotykamy tutaj. James Maddison, jest tutaj Ndombele. Fajny składzik, do tego środek obrony z Manchesteru United. No finalnie to wygląda tak, że mamy o jedną ocenę, o jedną gwiazdkę po prostu mniej i do tego 4 punkty zgrania mniej niż ten pan. Dembele, uderzenie na bramkę, nie ma, uderzenie jeszcze raz i tutaj nie ma gola. Jak to jest możliwe, to ja nawet nie wiem. Panie i panowie, mieliśmy kilka sytuacji, przeciwnik wziął sobie przerwę. Nie wiem, czy tutaj wpuści jakichś jokerów do składu, czy co, ale na ten moment mamy naprawdę bardzo, no bardzo pechowy remis, bo tutaj już mogliśmy spokojnie z 2-0 wygrywać, gdyby nasza skuteczność była lepsza. Dembele, uderzenie na bramkę i znowu tutaj nie ma gola. Jak ja tego nie trafiłem, to nawet nie wiem. Tak, co? Jak? Jak? Jak tutaj nie ma gola, to ja byłem pewien, że to leci po prostu idealnie w bramkę. To chyba musiało minąć. No po prostu słupek o centymetry. No maksymalnie o centymetry. Patrzcie na to. Co za niewierze. Jak ta piłka się podbijała teraz, to po prostu jest niesamowite. Po tylu zmarnowanych sytuacjach coś takiego wpada. Dobra, moi drodzy, dwie zmiany. Po pierwsze wchodzi Virgil van Dijk. Po drugie Saint-Maximin. Tak jest,
pierwsza bramka tego pana zaraz po wejściu na boisko i to jest właśnie Joker, o którym ja mówiłem. On ma tak dobrą kartę teraz w tej FIFA, że masakra. Nevele, uderzenie na bramkę i to nie ma gola. Czemu on ma tak słabe wykończenie? To jest jego druga sytuacja, w której on powinien strzelić bramkę. Tak! Powiedzcie mi proszę, że tu nie było spalonego. Powiedzcie mi proszę, że to była najlepsza akcja w tym meczu. Ale to zrobiliśmy, jest 2-1. No rzutem na taśmie, 5 minut przed końcem. Ale ładna akcja nam wyszła, naprawdę. Jestem zadowolony z tego, jak pięknie na krótkim, po prostu małym dystansie udało nam się to wszystko rozegrać. Zobaczcie, 3 podanka, tyk, cyk, cyk. Awar, piękna asysta, wszystko na jeden kontakt, super. Co tu zrobi obrońca, to ja nie wiem, 3-1, moi drodzy, 7 minut, 2 bramki, piękne naprawdę. I to jest druga bramka Dembele. Okej, mamy koniec tego spotkania, moi drodzy, 3-1, bardzo nerwowe spotkanie. No ale to jest pierwszy mecz wygrany w eliminacjach do Division Rivals. Tutaj musimy zdobyć jakąś konkretną rangę albo konkretną ilość punktów do tego, żeby dostać się do Food Champions. I tego potrzebujemy, moi drodzy. Będziemy grali większość na streamach oczywiście, więc jak coś, link macie podany na dole. Tam jest też po prostu harmonogram streamów, kiedy streamujemy, co streamujemy i tak dalej, więc zobaczcie. Sąd Maxime ma bramkę i asystę zaraz po wejściu z ławki. No naprawdę super Joker na ławkę. Dobra, moi drodzy, od razu przed nami kolejny zawodnik i tutaj Didier Drogba na ataku, do tego Havertz, jest też Goretzka, mamy naprawdę mocny skład. No nie da się ukryć, że jego jedenastka wygląda nieporównywalnie lepiej jak nasz skład, więc będzie ciężka przeprawa przed nami najprawdopodobniej. Wracaj, Idrissa, proszę cię, wracaj i broni to pięknie, wybić to jak najdalej, panowie, tak jest, o to chodziło. Dobra, i teraz laga, a Asenho ma dobre wykopy, więc może to akurat pójdzie idealna piłka na ikonę? No niestety, no nie tym razem. Tak jest! Ale się ten Dembele teraz rozstrzelał, mamy bardzo dobry skład przeciwko nam. I wygrywamy w 10 minucie, 1-0, także moi drodzy, lecimy po kolejne punkty w tym Division Rivals. Dobrze, Asenho, bardzo ładny strzał i też jeszcze lepsza, jeszcze po prostu lepsza parada. Ale to zrobiliśmy, ale to zrobiliśmy! Sweaty goal! 2-0, moi drodzy, mamy to. Dembele leci po hat-trick 10 minut po tym, jak wpisał się na listę strzelców, strzela kolejnego gola! Ale to robimy z tak dobrym składem, naprawdę jestem dumny ze swojej gry. No teraz to on mnie poklepał, teraz to jest ładna akcja z jego strony. Zobaczcie, bramka pada co 10 minut praktycznie. Jak tak dalej pójdzie, to będzie 9 bramek w tym meczu. Nie, żadnego faulu i teraz długa piłka na ikonę. Tak, 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 nie. Ale bardzo niewiele brakowało. Tak, to jest gol, to jest gol, to ikonę, 3-1. Mamy bramkę, jeszcze na 3 zgrania i z tak słabymi strzałami ten pan strzela gole. Super. Hermoso versus Van Dijk. No, to najprawdopodobniej nie ma prawa się udać, ale nie tracimy gola i to jest najważniejsze, dobra. I teraz długa piła. Powiedzcie, że tam jest ikonę, proszę. Powiedzcie, że tam jest on, powiedzcie, że tam jest on. I to jest teraz, musi do tego dojść, bramkarz nie zdąży wyjść. I cyk. Ha! 4-1, ale kontra i to będzie rage quit, moi drodzy, kurde. Ej, bardzo fajnie w tą FIFA mi się gra, naprawdę super mi się w nią gra. Jak się fajnie wszystko poukłada, jak się poukłada, żeby był balans w składzie, czyli wysoki napastnik i szybki napastnik, to gra się po prostu wspaniale. Zresztą widzicie, 4-1 z tak, można powiedzieć, grywalnym składem przeciwko tak dobrej jedenastce, jaką miał mój przeciwnik. To będzie chyba rage quit w 40 minucie. Szkoda tego meczu, moi drodzy, bo w 40 minut 5 goli to może i nawet koło dyszki byśmy się zakręcili, gdyby ten mecz potrwał dokładnie te 90 minut. Okej, moi drodzy, to było na tyle w tym materiale. Na ten moment ten skład wygląda bardzo, ale to bardzo fajnie. Mamy już fajne pieniądze do zainwestowania, ale to już wszystko zrobimy w następnym materiale. Przypominam, moi drodzy, że większość tej serii będzie rozgrywana na streamach, do których link znajdziecie na dole, jakbyście chcieli więcej i częściej materiału z RTG, to zapraszam do łapkowania, bo to w sumie decyduje o tym, jak często będą pojawiały się odcinki. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka już niedługo. Elo!